Siemanko, witam was w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulator 2. Tym razem jesteśmy na bocznej drodze gdzieś w Niemczech. Przejedziemy się. Ja oczywiście jadę z towarem. Zostało mi jeszcze 200 km do przejechania. Ale chciałem wam w tym filmiku pokazać, jak wygląda boczna droga w Niemczech. Jest to miła odmiana, jeżeli bez przerwy jeździmy autostradami, to zjechanie taką boczną drogę jest naprawdę bardzo, bardzo miłą odmianą. Widoki są naprawdę dość ciekawe. 9 rano, jakaś fabryka w tle. Zobaczymy, jak to pójdzie. Widzę, nikogo przede mną nie ma, czyli powinno się gładko przejechać. A to nie, to chyba jakiś silos zbożowy, to nie fabryka. Jakaś duża farma raczej. No, mamy czystą drogę, także można sobie elegancko śmignąć. Mam nadzieję, że nie będzie żadnego zawali drogi, ponieważ tacy też się zdarzają. Inne tiry jeżdżą na bocznych drogach, właściwie na autostradach też dość wolno. Jak pojawią się przed nami, no to musi dochodzić czasami do dość niebezpiecznych sytuacji. Ze względu na to, że po prostu no, trzeba wyprzedzać, no. Ja nie daję rady jechać, no jadą bardzo wolno. Nie wiem, czy będzie tam jakiś, czy natkniemy się jakiegoś tira, czy nie. To byście zobaczyli, na czym ta sytuacja polega. Ale jadą strasznie wolno. 60, kilka, 68, około 70 na godzinę. Gdzie mogą spokojnie na tej drodze jechać, no ja jadę 90. One sądzę, że też by mogły, nie wiem, z czego to wynika. Ale to jest na razie moja największa bolączka z tą grą. Że naprawdę ciężarówki jadą powoli. Auto osobowe nie ma tego problemu. Czy siedzą osoby, które jadą wolniej, jadą szybciej. Ale większość aut osobowych, no to jedzie szybko. Jak jest jakieś spowolnienie na drodze, chyba światła już nie trzeba. Jak jest jakieś spowolnienie na drodze, to przeważnie przez to, że jest ciężarówka. O, tu coś robią. Ale ja się tym nie przyjmuję. 9 dyszek pruje. Akurat się zrymowało elegancko. Słoneczniki! O, że pod prąd nie zjechał. Z powodu słoneczników. A jak mówię, o, elegancko. Szeroka droga. 9 dyszek można z powodzeniem zasuwać. Nie ma najmniejszego problemu. O, chyba właśnie tam na horyzoncie widzę już tira. Zaraz zobaczycie, na czym sprawa polega. Jak widzicie, ja bezproblemowo jadę 90 na godzinę. Nic się nie dzieje. Żadnego zagrożenia tutaj nie powoduje na drodze. Na przeciwległym pasie teraz widzieliście właśnie spowolnienie spowodowane tirem. Tir jedzie wolniej i na auta nie dają rady. Muszą też, no przecież wiadomo. O, jaka fajna dolina. O, jaki wypasiony most. Uuu, nieźle. Właśnie na bocznych drogach tego typu smaczki mają miejsce. Aby przejechać pod jakimś wypasionym mostem, albo coś takiego, jakaś wiocha. No i widzicie, o, tir. 60, 60 na godzinę. 59. Nie wiem, dam 62. Dałem blokadę na 62 na godzinę, no i troszkę teraz jedzie szybciej akurat. Ale z jakiego powodu tak zwalnia, no to ja nie wiem. Zakaz wyprzedzania będzie, no i właśnie będę musiał go wyprzedzić, no bo ja nie dam rady za nim tak jechać. Tak wolno, 66 na godzinę, teraz jak jest pod górę, to wiadomo. No on ma, jak widać, ma mocniejsze auto z mocniejszym silnikiem. Bo ja nie jestem w stanie się wciągnąć. A on poszedł, czyli ma auto i mógłby jechać szybciej. Nie wiem po prostu, czy wynika z tego, że AI tak jest ustawione, bo przy większych prędkościach, nie wiem, nie daje sobie rady, czy jak. Nie jestem w stanie tego. Jestem w stanie tego wyjaśnić. Nie, tylko ma się pojawić jakiś duży patch, który ma być wiele, wiele usprawnień, między innymi także usprawnienia do AI, także mam nadzieję, że przełoży się to. No nie wiem, może na zwiększenie prędkości przez nich. W ogóle AI też przydałoby się poprawić. No widzicie, no jest dobra droga. 80 jadę i to jest za szybko dla tego kolesia. On chce jechać 60 i koniec. No, już tak.
tak 60 na godzinę nie jedzie. A nawet na autostradzie też potrafią jechać 60. Co już mnie totalnie rozwala. Nie ma to żadnego pokrycia rzeczywistością też. Nawet jeżeli chyba się weźmie przepisy, to na niemieckiej autostradzie chyba 80, ale jest sugerowane tylko, zdaje się, dla ciężarówek. Więc spokojnie mógłby jechać. Nie wiem, jak jest na takich bocznych drogach. Może tutaj jest 60, to może jadą tak jak trzeba. Ale tak czy jak wydaje się, jest to za wolne, jeżeli ja jestem w stanie jechać 90. No i gra też nie łapie mnie na tym, że... o, dobra. Że... łamie przepisy. Sądzę, że spokojnie mógłby jechać szybciej. No ale w sumie wiem, tak przynajmniej jest ciekawe. O! Ale to nic, myśmy manewr wykonywali wcześniej, trudno. Gdzieś trzeba było zjechać. O, tu widzę siatki przed obsypywaniem się skał. Co to, opłata? Autostrada płatna, hamuj! Byśmy nie ułamali. Autostrada płatna, dobra. Hajs pan wziął. Siedzi w budce ktoś? Pusto. Tylko jest komputer. Lecz nie komputer wziął ode mnie pieniądze. Dobra, nikogo nie ma. Można grzać. No to już teraz będzie autostrada. Czyli nic takiego ciekawego. Nie mam zjechać tutaj. Te zjazdy też momentami, jak dla mnie. Szczególnie tak teraz, jak jadę z oversize'em, czyli z większym ładunkiem. To jest po prostu masakra. Musi się tu zmieścić. No, na milimetry. Miałem mogli twórcy gdy troszkę więcej tutaj miejsca zrobić. Naprawdę, ja już z którego pasa skręcałem zresztą. Jakbym z tego normalnego prawego skręcał tak jak powinienem, to w życiu bym się tam nie zmieścił. Nie ma takiej możliwości, żeby mi się udało zmieścić tam. Szybko. Pan tir nas wpuści. No. I jesteśmy na autostradzie, za którą zapłaciliśmy. Tutaj widoki też są nie najgorsze, ale dużo bardziej wolę te właśnie boczne trasy. Są momentami naprawdę, tak widzieliście, no dość malownicze i są ciekawe smaczki. Jest na czym zawiesić oko. Bardzo to uprzyjemnia. Uprzyjemnia transport ładunku. No bo autostrada, no, tak widzicie. No. Dwa pasy albo trzy są i się dogina. Co to znowu jakiś zjazd? Znowu pieniądze, że dopiero płaciłem, co wy? Koniec, aha, koniec płatnego. Musisz zapłacić dziewiątkę. Dobra, macie. 9 euro zapłaciłem za ten przejechany kawałek. Ale zdzierstwo, masakra. No ale co zrobić? Co zrobić? Nie wiem właściwie, czy to ja pokrywam, czy kto. Chyba ja to pokryłem. No tak, ja to pokryłem, bo to już jadę na własnej ciężarówce. To jest właśnie moja ciężarówka Renault, sobie kupiłem. Tak na marginesie, Renault Magnum jakieś tam. Bardziej mi odpowiadało ze wszystkich ciężarówek, którymi jeździłem wcześniej. I jeżdżę na własnej ciężarówce, czyli tak mam chyba własną firmę w tym momencie, według gry. I biorę już dostawy na siebie jakby. Także już wcześniej, bo tak na przykład takie opłaty jak za paliwo i tutaj za autostradę, to pokrywał zleceniodawca, a teraz już tam kasę biorę na siebie, ale też dużo większe przez tam zyski. O, dopada mnie zmęczenie. Zaczyna się robić ciemno. Tak, będzie tylko jakaś możliwość, to muszę się przekimać. Będzie jakiś zjazd. No i teraz macie tutaj jeden z większych takich rozjazdów. No naprawdę masywny. Jak to w Niemczech. Teraz tu będę musiał cyknąć na ślimaczku w prawo. I się elegancko na ślimaku obkręcić. Cztery dychy. Żeby nie wypaść.
właśnie. Mogę migacz wyłączyć. No i teraz tu, no AI, żeby załamać, potrafią się zatrzymać. O tak, tu ma rozbiegówkę, ale nie, stanie, będzie stał. Ma kawałek rozbiegówki, mógł spokojnie jechać prosto. Tamten by zrobił swój manewr i on by się włączył i elegancko. No, tu widzę, puszczam je. Fajnie, brudną światłami. To mi się akurat podoba, eleganckie to jest. W wcześniejszych wersjach Your Truck czy innego symulatora to po prostu bezczelnie koleś wjeżdżał i nie było możliwości, żeby puścił. Teraz też nie zawsze się to zdarza, ale... No właściwie to chyba nie będę musiał już odpoczywać, bo z tego co widzę, tak, to już nawet na GPS-ie widać lokalizację już dojazdową. Tam gdzie mam zrzucić ładunek. Czyli jakieś wielkie beczuły. Jesteśmy już na miejscu, tam elektrownia, czy tam elektrociepłownia. Widzę komin elektrociepłowni. Ja mam tutaj zjechać. Zrobimy zjazd. Wow, trochę przesadziłem. Oj. Dobra, 7 dych to ja jeszcze nawet nie mam. Przybliżymy sobie mapkę, żeby dobrze wiedział, gdzie mam zjechać. Z tego co widziałem, tam trzeba będzie cyknąć w lewo. Tutaj obok zakładów chemicznych, widocznych po prawej. No, jeszcze widzę, przymyka mi się już oko, ale to nic, już prawie dojeżdżam. O, pierwszy raz jestem w tym mieście, miasto Metz. O, światła, hamuj. Nie mam zamiaru płacić mandatu dość wysokiego za czerwone światło. 2500 euro. Widoczny komin elektrociepłowni. Jakoś chemia. Spoko. I tam mam zostawić. Chyba jak dalej ładunek. O, jadymy. Zakręt trzeba z większą rezerwą. Kolejne światła. Tu już tylko 5 dyszek. Rozpędzić. Lepiej prędkości nie przekraczać, bo nagle nie wiadomo skąd jest i ciach i mandat. Policji nie widać ani nic, a nagle mandat. O, właśnie światło, tak sądziłem. A ja właśnie tutaj mam skręcić w prawo, potem w lewo i postawić na czepę, gdzie tu się odpala nie lepszy widok. O. Tak wygląda moje Renault. W środku siedzę ja. Dunek. Oversize. Widzicie, czepa duża. A, już trzeba jechać. Okej. Tutaj zrzucamy ładuneczek. Pospet. Rzeczywiście pierwszy raz tu jestem. To już wiem, że trzeba to raczej zrobić większy jakiś łuk, bo tam pewnie za zakrętem coś jest właśnie. Zawsze specjalnie postawiam jakieś to dziadostwo, żeby w to uderzyć. No, dość ciasno. Dość ciasno. Wburzenie ładunku. Ale w sumie... Zrobimy tak. Ops. Chyba pojechałem po całości. A nie najgorzej. No. I na czepa zostawiała. Kasiorka wpadła. 41 tysięcy za tą dostawę. Oczywiście pokazałem wam tylko koniec tej dostawy, ponieważ cała dostawa to było na 941 km. To strasznie by to długo trwało i musiałbym to prawdopodobnie wam podzielić w kawałkach. Chciałem, żebyście zobaczyli właśnie ten końcowy element trasy, czyli tę drogę, można powiedzieć, droga boczna, nie autostrada w Niemczech. Także dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się i na razie.